słuchaj, teraz w ogóle wielkie problemy wśród aktorów z emeryturami. Jak ty się zabezpieczasz na jesień swojego życia? Myślisz, że my będziemy mieć emeryturę? No tak, no, marzę, cię. Tak trochę marzę, żeby może ją mieć. Czy nie, ty się nie spodziewasz? Nie. Czy ty po prostu mnie teraz straszysz, że ja nie będę miał emerytury? Nie wiem. Myślę, że to może być trudna sprawa, więc jeszcze to nie jest taki etap w moim życiu, żeby myśleć i planować. Natomiast jakby wszystko zmierza ku temu, że może być ciężko z tym i trzeba wymyślić na to swój sposób. Czyli rozumiem, że ty za jakiś czas będziesz brała się do roboty, żeby zarobić na emeryturę i żeby sama siebie utrzymać, bo na państwo nie liczysz. No myślę, że tak. A jest ci z tym smutno? Bardzo. Że państwo nie zadba o ciebie podczas jesieni twojego życia? Wiesz co, no ja na przykład patrząc na to, jaką w tym momencie mam odłożoną składkę po latach, wiesz, a ile masz? Odkładania. Bo to nie tajemnica, wszyscy się chwalą. Z budki suflera 14 groszy. Tak? No, a ty no ile? Nie, to było, słuchaj, parę stówek. A ja tak mówię, Oskar, ale to jest chyba tak parę stówek miesięcznie. On nie, to jest po prostu odłożone. Parę stówek już takie w sensie w skali twojego życia. Całe? Czyli tak 600 tak. zł mniej więcej? No, no tak, mniej. Nie jeszcze? Tak. A to mniej niż 500 zł. Jak to? No, on mówi, no tak to wygląda. Można sobie sprawdzić. Więc... Czyli szoku doznałaś, łzy w oczach, szoku. Wszystko ten... A jeszcze, no jest to smutne przede wszystkim jakby w tym zawodzie, no bo bardzo dużo osób, wiesz, kończy po prostu starość tak, że nie ma faktycznie pieniędzy na życie. No myślę, że we wszystkich takich wolnych zawodach i przede wszystkim artystycznych jest bardzo trudno. To jest i powinno to się trochę zmienić, że powinni pochylić się nad artystami, bo artyści dają radość i tak jakby są dla nas wszystkich, a później nie mają z czego żyć. No myślę, że w ogóle warto sobie właśnie tak poczytać różne wywiady albo informacje właśnie z aktorami, którzy żyją po prostu w domu aktora i jakie to jest po prostu przykre. Miejmy nadzieję, że ktoś to rozwiąże. Zbliżają się wybory. Dobrze głosuj, świadomie głosuj, dziewczyno, świadomie. Wiesz już ja na kogo? Ja świadomie tamten? Głosuję. Na kogo tam zagłosujesz? Tak. Dobrze, dziękuję ale ci bardzo. Ale na policji się nie znam, więc nie drążmy. Nie no, gdzie? Przecież ja tylko, wiesz, tak zapytałem wstępnie, nie będziemy publicznie mówić o swoich preferencjach. Dobra, dzięki. PiS, tak? PiS, no. Dziękuję, cześć.